Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu. Pytanie, które spłynęło do nas, to jest pytanie o bólach brzucha można powiedzieć, o rozstroju przewodu pokarmowego. Pani, która do nas pisze, mówi o tym, że ma bóle brzucha, że ma zaparcia, że wzdęcia, że czuje, jak to określiła, gulę w gardle, że ma zgagę. I te problemy są leczone do tej pory z użyciem leków hamujących wydzielanie żołądkowe, które część z nich łagodzą, zwłaszcza tę zgagę, ale jak odstawi te leki, to ponownie je ma. Temat teraz, wczesną jesienią, bardzo popularny, dlatego, że teraz jest taki czas, gdy osoby, które mają problemy z układem pokarmowym, ten, te, te, te problemy się u nich nasilają. I cóż tutaj zapocząć? No, wszystko zależy od tego, jak nasilone są objawy. Jeżeli dominuje zgaga, bo chyba tak jest tutaj w tym przypadku, to trzeba brać pod uwagę preparaty ziołowe o działaniu przeciwzapalnym, y, czyli takie, w których jest lukrecja, prawoślas, y, babka lancetowata, nagietek, rumianek, to są surowce zielarskie przeciwzapalne. Y, ale uważam, że należy do nich dołączyć, bo nie wygląda na to, iżby to były jakieś bardzo silne objawy y, z zgagi i, tych, i tych, tych, te zapalne objawy typowe dla, dla, dla zapalenia błony śluzowej żołądka, bądź choroby wyrzodowej czy refluksu, tutaj są również problemy z trawieniem i to dość istotne, bo te wzdęcia, zaparcia, to na pewno z tego wynika. I ta pani, moim zdaniem, ma zarówno stan zapalny błony śluzowej żołądka, jak i zespół jelita drażliwego, który się przejawia tymi objawami. No, warto by podpytać jeszcze o parę kwestii, no, ale nie mamy takiej możliwości, więc hipotetycznie mówię. Dlatego też warto zastosować do łączyć do naparu, dolać takich kropli ziołowych. My używamy takich kropli ziołowych, które w Centrum Ziołorodzictwa u Ojca Grzegorza już tam się stosuje, z 30 albo 40 lat. Tam jest, podstawowym jest boże drzewko, ale też mniszek, krwawnik, dziurawiec, mięta, rdest. To są wszystko surowce, które działają poprawiająco na, na trawienie i regulują pracę przewodu pokarmowego. Także połączenie tych kropli z tą mieszanką ziołową na pewno tu mogłoby przynieść dobre efekty. Jak długo to stosować? Zazwyczaj obserwujemy, że po 4-6 tygodniach od początku leczenia. Objawy się wyciszają, wtedy redukujemy dawkę do połowy. No i gdzieś po dwóch, dwóch pół miesiącach zazwyczaj można odstawić. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z zaparciami, to też trzeba pamiętać o tym, żeby włączyć preparaty bogate w błonnik. My używamy preparatu, gdzie jest błonnik z babki jajowatej, z babki płesznik, błonnik owsiany, inulina, bakterie probiotyczne. Takie podawanie tych produktów łącznie z. Z, z, z tymi poprawiającymi trawienie i przeciwzapalnymi, też jest tutaj wskazane. Ma pani tutaj jeszcze jeden objaw, o którym wspominała, tą kulę w gardle. No, być może mamy też do czynienia z problemami emocjonalnymi. Jeżeli leczymy zespół jelita drażliwego, to my zwykle dodajemy do niego, do, tego, do tej terapii, preparaty na bazie dziurawca. Dobrze się tutaj sprawdzają, dlatego że one zwiększają w przestrzeni synaptycznej ilość serotoniny, a tam jest bardzo ważne, żeby ona była, ta serotonina, gdy mamy ten zespół drażliwego jelita. To w zasadzie jest taki pierwszy rzut terapeutyczny w przypadku tej osoby, tak przynajmniej bym, bym postąpił. Natomiast być może, że trzeba również odwołać się do jakichś preparatów o działaniu uspokajającym na bazie melisy, kozłka, chmielu, serdecznika. To też oczywiście tutaj wchodzi w grę, zwłaszcza, że część z nich, na przykład kozłek, jest też środkiem o działaniu rozkurczowym, więc ma też działanie dobre w tej kwestii. No. Tyle można powiedzieć na podstawie tej, tej informacji. Gdybyście Państwo chcieli coś więcej wiedzieć na temat y, fitoterapii, odsyłam do dwóch książek. Y, y, Profilakka zdrowotna i fitoterapia, y, którą napisałem z Panią Iworą Iwarą Wawer i drugą, ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki. Uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.